Jedziemy do Maniury na pole. Zostało nam. Nie pokazuję, ile jedziemy. Bo licznik za... Ale licznik kłamuje. Licznik przekłamuje. Licznik przekłamuje. Bałwę urobiony. Tak, 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 właśnie. O, dojechaliśmy. Pomachaj. Lecimy. Trochę pszenicy ukradnę. I na skup. No zobaczcie, firmóweczka przyjechała. Rolnikowo.pl. Dobra, bierzemy wodę i idziemy do Maniury. Zobaczyć, jak mu to sypie. Masakra jakaś. Stary. No stary, masakra jakaś. Ja cię kręcę, ty. Ale wielkie ty. I to wszystkie te tak kłosy takie niebitne, że szok. No, przyjechał Maniura jonderkiem. Szóstka RK. Powiem wam, że no koła jak w ciapku prawie. Ale wyszek. Macie tu przyczepkę 20, na tam jedzie jonderek. A to wszystko teraz dookoła. Tu dookoła będzie ładował? Dookoła, od pola całego. O, ja cię. No tak, tu dookoła. No. Szerokość 20 metrów, nie? Mhm. To jest 5 hektarów. 5 hektarów? Dookoła pola. Tak? O, stary. Na szerokości 20 metrów. Ja pierdzielę, ty. Ile tu dookoła masz? Ze 2 kilometry? Będzie mało. Ja jebę. A ja godzinę czasu poprzeczki tu sieję, nie? Tak? Ale jak opuszczę tu, no, tu podnoszę, bo to ciągiem wszystko idzie, nie? Ciągiem. Jeden za koło siebie robisz, nie? Siejesz. Ja cię kręcę. Powiem, że jonder, no to koła ma prawie jak 30. To mamy przyczepę, naczepę tam dzisiaj pożyczoną po prostu, bo daleko jeździ. 14 km z tego pola mamy, nie? No widziałem właśnie. Dlatego zestawy śmigają. Bo tak przerąbane odbierać taką wydajnością, nie? Czekaj. Ale pod musi wejść, bo nie mamy, a... No jak będzie będziemy do sypania, to jak, ale... Nie, jakby coś tam potrzebował, bo no, problem... Ty te korce zasypię! Chłopie, jak żeśmy off-roada zrobili! Pewnie szyby zostawił otwarte. No, otwarte szyby znowu! Będzie im przejaja, nie? Dobra! Wakujemy się do jondera, bo będzie sypać zaraz. No, to jeszcze kawałek. Ale no, ale wiesz, ale będą plewy lecieć, kurzy jak nie wiem. Idziemy do płotnego. Tak, bo tam klima, tu grzeje, ze 30 stopni w cieniu jest. Co byście powiedzieli, jakby zmienił 30 na takiego, na taką erkę szóstkę? Byłby sprzęcik kozacki, nie? Powiem wam, że tym kombajnem 6 na godzinę, tak 6-7 na godzinę lata, nie? Powiem ale wam, to że... teraz bierze na nie cały header, tak. Bo tak jak bierze na cały, no to z 5-4 zależy też od złoża, nie? No powiem wam, że miazga jakaś. Ja czuję się jak normalnie, jak dobry farmingów na dobrych modach jeszcze. Pierwszy raz takie rzeczy na oczy widzę na żywo, nie? Tak to się po targach jeździło, zawsze to się nie widziało, ale... No jest szok, po prostu szok. No stąd fajnie widać całe pole. Z góry tutaj. Ile ma cały kawałek? 47 hektarów, 41. No, wydajność koło 9-10 ton. Średnio wychodzi, nie? Co chwilę sypiemy na przyczepę, przyczepa 20 ton już... Jeszcze jeden zbiornik, dosypiemy z kombajnu, a z kombajnu, do kombajnu ile wchodzi? 8 pszenicy, 8, 9 prawie. 8, 9 ton. 6 ton rzepaku. No, rzepak jest chyba lżejszy, no. O 15 wchodziło na te nasze plonarki, mm-hmm. A pszenica, jak jest
Magdy tą swoją gęstość i tak dalej, no, no to nawet 20 przekraczamy. Ale wszystko na konsumpcję idzie, nie? No staramy się. No gęstość musi mieć tam 12. No, ale wiesz, białko i tak dalej. 14 chyba białka, 12 glutenu, nie? Jakoś tak te parametry. O, zobaczcie jaka sieczka. No, jakby śnieg padał normalnie. Bo mi zaraz ekrany na chłodnicy zapierdzieli i znowu będzie się grzał tak. No przecież śmigamy powolutku i... Ale nie, to teraz nie, a na spadzie. Bo ja mam ekran jeszcze przed chłodnicą. No. Siateczki. Jaki kurz jest najgorszy, co... No to pył jest, dosłownie pył, nie? Tak. No siada to strasznie. Ale się kurzy i ja cię kręcę. Masakra jakaś. 2018 rok mi się przypomina. Tak się kurzyło? No bo susza była wtedy, nie? Ale jest bestia. I znowu sypanie w locie. Prezes siedzi w kombajnie. Drugi prezes tu steruje jąderkiem. No i już widać, że tu czubek jest. Tak, bo to już trzeci zbiornik i koniec zamyka. Chyba już skończył sypać, chyba będzie full. Nie, na tył. A jeszcze na tył. Dobra, chyba full, bo już nie sypie. Nie, króle zacznie spadać. Dobra, zawijamy. Lecimy na gospodarstwo, także zaraz się widzimy na gospodarstwie. Zobaczycie technologię. Gear Gołda. Gear Gołda, dokładnie tak. W technologię w Gear Gołda, jak tam chłopaki operują. Powiem wam, że naprawdę, no wow. Nie wiem, naszą halę zobaczysz. Ile? Z 1000 ton? 1500 metrów ona ma, kwadratowych. No, także ten. Także wiecie. Dojechaliśmy na miejsce. Widzicie Wanderstadt, Siewniczek. Tu tableci, nie zauważyliście pewnie. Tam Bluetooth, wszystko obsługa automatyczna. Na tą halę kiprujemy, nie? Tak, tak. Tylko że przez taśmę musimy tam wcofać. Aha, i na taśmę rzucasz? Widzicie. To jest pszenica? Pszenica tylko. To jest pszenica do siewu zostawiona, wiesz? Aha, ło, sporo tego. Czekaj, jak to się otwiera, ty. Do siebie. Do siebie? A tu mocno trzeba. O Jezu. Ale się nagrzał jebany. Ło, chłopie, jak pół godziny siedzieliśmy, to nogi balą. A tutaj jest tak. Witam kierownika, Karol z tej strony. A, tu ręcznie trzeba kiprować. Bo by oleju w silniku zabrakło, wiesz? Aż tyle? A jaki to jest siłownik, człowiek ubity? Ja cię kręcę. Pszeniczka prima sort. Ale cieplutka jeszcze z pola, grzeje dzisiaj jak nie wiem. Widzicie, nie wiem czy kamerka wyrobi, bo to trochę ciemno, ale chyba będzie dobrze widać. Ewentualnie trochę płynność wideo spadnie. Łańcóweczka, nie wiem ile tu, 15 minut stoimy. I przyczepka 20 ton rozładowana. Ciemno jest, kurde, tutaj. GoPro słabo nagrywa jak jest światło słabe. Sypialiśmy 20 ton, 20 minut chyba, nie? 15, to jeszcze lepiej, ponad tonę na minutę żmijką, tą taśmą. No, kubkę widzieliście, 800 ton, tak na bidę. Można by się kąpać. Jeszcze tu maniera ma fajny kaweczek koło domu. No, tak, z tamtego kawałka jeszcze ze 300 ton będzie, nie? No, ponad. Ponad. No, jak będzie 300, to będzie dobrze. Jak będzie więcej, to też będzie dobrze. Jeszcze lepiej, dokładnie. I lecimy 14 km w jedną stronę z Unapole. No, teraz to może latać bez tego. Bez obciążenia. Bez obciążenia, nie? Lecimy. Zaraz zrobię takie klapnięcie i widzimy się na polu. Niech pomacha do kamerki. O, pomachał. Ziom, 35 po polu, 39, 40. I nic, zero. No, było trochę, jakby nie patrzył chyba, nie? No.
Ale to teraz jest tak, że na razie pole będzie ubywać, a nie hektary, nie? No właśnie. Bo to jest coraz dłuższe, dłuższe, później znowu się skraca, bo jest przeskok tam. Taki kawałeczek jest, nie? Trambisz! No! Gazu mu! Bo zgaśnie! Co tam robi? Tak, Adrian ze starami. Trzeba spadać, bo zadzonego, bo się tak kurzy, że obłęd jakiś. Spadamy. Adrian dzisiaj. Co? Adrian dzisiaj będzie w niebo wzięty. A nie kosił jeszcze tym? No, tym nie. Kurde. Dziś wiesz, cieszy się jak dziecko. Czekaj. O kurde. Na widok lizaka. Ja też bym tak miał, nie przejmuj się. A, dawaj jej tego. A, już się daje. Drugą szóstką latamy. No Maniura pojechał z Grzesiem tutaj. Poznajcie Grzesia, może widzieliście u Adriana na kanale już. Kiedyś był. Kiedyś ja, był. Ja tylko pryskam, ja nie umiem jeździć. Ja tylko pryskam. Całe życie. No z tym nie wiem jak jechać, to nie ma 36 metrów, jakieś małe, tak? No, takie małe, nie wiadomo jak trzeba kręcić na polu. No, także widzicie, doładowani do pełna chyba już. Wymieniamy sprzęta, idziemy do Mateusza, do siódemki Erki z kapciami i osiemdziesiątkami. Jak zobaczyłem, to się za głowę złapałem. Robi, powiem wam, wrażenie, nie? A tu, że nie mówi, że jeszcze dziewięćdziesiątki żałują, że nie kupili, bo to już jakby, to już nie wiem, jakby to na drodze minąć, nie? Tu takie wąskie drogi, to naprawdę, no jest co robić. No ale na polu za to idzie, tak? No na polu to człowiek, no. Dajesz, jest tylko skrzynia licha, nie? Mały mankament. Że mocy się trzeba. Co tam, że mocy tyle, ale skrzynia nie naprawia. Można by traktora nie wyczyciła. Ty, żebym się zdążył przesiąść do tego. Dobra, Mateusza. Spokojnie, wyhamuję. No ja myślę, bo żebym w locie nie... Żeby w locie nie przeskakiwał. Ale widzicie, tylko kulturka 22 na godzinę. Więcej nie, bo zgubimy tę naczepę jeszcze. Przedstaw się tu. Cześć, z tej strony Mateusz. Tak jest, Giergołdy. Powiem wam, że nie wiem czy się wyrobimy. Tu jeszcze zostało no więcej jak 1/3 pola chyba, nie? Bo powiedział, że pół pola zostało. 20 hektarów. No a pole moje 47, nie? W sumie jest 25, bo tam jeszcze jest. No w drodze nie polecam się z takim jeździć, albo nie polecam w jego wjeżdżać po prostu, bo po was przyjedzie i tyle. Jeden próbował? Tak? Co ty gadasz i co? Zatrzymałem się na środku drogi, w mojej ręce. Myślałem, że wymusił jakoś. Ale się fajnie odzywa ta siódemeczka. Ta szóstka grzechnie się fajnie odzywa, bo ten maniury R-ka tak licho bym powiedział. O, zaraz mi baterii kurde braknie, będzie trzeba ciąć materiał. Mieliśmy nad morze dziewczyny dzwonią, człowieku, po 15 razy, gdzie my jesteśmy, nie? Adrian kosi, a ja mówię, no ja nie wiem, no. To widać od razu, że Adrian kosi, no. Słabo idzie. Powoli się nauczy, no. Co, będzie sypał w locie? No, już sypa przecież Grzeniowi. Całą, do pełna? Tak, całą. No, są sprzęty pierwsza klasa. O, Adrian jeździ bizonem. Czy bizonem, kombajnem, ja nie wiem co dzisiaj mam z tym bizonem, że na tego... To jest duży bizon! John Deere'a mówię ciągle, że na John Deere'a mówię ciągle, że na John Deere'a mówię ciągle bizon, John Deere wybaczy. Uważaj tak z gazem, bo będzie się jechał 42 w końcu. Czekaj, 11 na godzinę, ja to też nie o tragedii. Grzesiu mówi, żeby nie ujeżdżać tych drogi, ale przejedziemy chyba na ten bokiem tu przejedziemy i tam to się tam wyrobi. Pod poprzeczką, po odmieniu. To przejdziemy tędy śladami. Grzesiu jest dobry, sire. Nagrywałem też Grzesia, no. Ja są z Grzesiem, jak nie wiem. O, widzisz jak z boku buja? Na siedzeniu to tak nie czuć, jak się jedzie. Jak ja jestem przyzwyczajony z boku w niej siedzieć. Nie? No to masz okazję, widzisz? Jedzie, szczęty. No mówi, że przejeżdż transporty, no zajmuje całą drogę. Jak to mrygnąć do kimi? Mateo nawija tutaj. Lecą przecinają ścieżkę. Kubota się wysypuje. Dzisiaj akcja na 4 ciągniki. I je podjeżdżamy. Ciągniczek sobie sam jedzie. Zobaczcie, 47 hektarów i już... 42. No to już ponad połowa wymucona nie, będzie. Nie, chyba nie. A może?
Tak, może na pół metku pola jesteśmy. Dziewczyny nas chcą zabić, ale no cóż, są żniwa. Wybaczą nam, jak kochają, to wybaczą. Przyjechał nad morze, żeby ciągniki widzieć. Żeby jąderkę, o zobaczcie jaka bestia, ja cię kręcę. No Mercedes, jaki Mercedes. No sypia. Ciężko wycelować. Na środeczek. Ale to wygląda z tej perspektywy. No nie, sztos. Tylko że tak kurzy się, że mało co widać na kamerce, nie? Zresztą na dużym ekranie będzie inaczej widać pewnie, ale pewnie kombajna nie widać prawie w ogóle. Bo tak się kurzy. Oni to chyba by zabiorą. Tak, nie ma co tam podjeżdżać. No wijono tutaj, będziemy musieli jeszcze nakręcić. No będę kombinował, bo będziemy się cofać jakoś. No, dam radę. Ciężko, bo mało widać zaczepu, nie? Przydałoby się, jakby było, wyglądał zaczep. No, my generalnie na kuli stosujemy, a to jest przyczyna czepa pożyczona, więc... Tak, właśnie. Słabo tym kręcić. Nic, czekamy na chłopaków, zaraz przyjedzie, kto przyjedzie. Grzesiu zaraz przyjedzie. Będzie czekał, jak nigdy. No. Także widzicie, już która jest godzina? Pod 18 podchodzi? 15. 18.15? Mieliśmy być tylko 3 godziny, jesteśmy już chyba 5. Ale zleciało, ja nawet nie wiem kiedy, stary, nie? Naprawdę. Szok. Dobra. Czekamy na grzenie. Jedziemy z prezesem prezesów. Nosicielem tego zamieszania. Burdelu. Jak? Burdelu, tak? Tak, tego właścicielem tego burdelku. No powiem wam, że fajnie się jeździ. Nawigacja i ogień. Dokładnie. Trzeba tylko patrzeć, czy studzienek nie ma po drodze. Albo żeby pole się nie skończyło. Tak, bo pole, żeby lasu nie przykościć. Ile 8 ton wyjdzie? 11 tysięcy litrów. No tak, z 8 ton będzie, nie? Może ponad. Dokładnie. Przy tej gęstości to nawet więcej wyjdzie. No. Pszenica na 10 ton. Niektórymi miejscami nawet więcej. Znaczy mamy tutaj... Łapało nawet 14. No teraz łapie chyba 12, nie? 12,8, 12,9, 12,6. Ja cię kręcę, to jest obłęd. Ale tak jest sprzęty, to i musi sypać, bo inaczej by się ten interes nie opłacił. Dokładnie. Za darmo robi, to też nie ma komu. No to jest skurwysyn. Charytatywy tutaj raczej nie ma. No, no, na tych skurwysynów tych. Jak to się mówi? Tak? No i tych pośredników całych, nie? No tu jeszcze nie było takiej tragedii, jak mówiłem, nie? Ale tam u nas to drama tu. Mokro. Ale to trzeba się cieszyć, bo i wilgoć jest i to rośnie, znaczy, nie? Nie, było mokro wtedy, kiedy kurwa nie trzeba, nie? No to wtedy, kiedy nie trzeba, to właśnie było mokro, nie? Marzec, nie marzec, wtedy chyba tu właśnie no. Ogólnie wszędzie było w Polsce tak, padało, a później tak. Koniec marca cały kwiecień tak suszyło, że to była susza. Druga dawka nawozu, jak się sypało, to na nie było co? Dlatego tutaj stosujemy RSM. Wygodnie to nie jest właśnie, nie jest? Bo to opryskiwacze, wiesz, granule sypiesz w siewnik, super szybko, wygodnie, tak? Natomiast te płynny nawóz, no to RS tym opryskiwaczem, to już jest zabawa, nie? No. Ale efekt jest, nie? No ja zrobię lepiej. Ja ci powiem, że stosuję RSM od... co najmniej 20 lat i po kilku latach stwierdziłem, że nie widzę tego efektu. Tak? Tak. No i podkusiło mnie. Nie no, jeden rok zrobimy na granuli. Mhm. I była różnica. No i to był ostatni rok, kiedy robimy na granuli. Prawie za darmo, nie? Nie no, po prostu. Do zbiornika się sypie jak głupie. Masakra, zaraz z góry się będzie sypał. Już się sypie z góry. Teraz łapiemy całą ścieżkę, nie? Na ścieżce też opada ale ten... Ale wszystko gdzieś tam 35-39 ton na godzinę. Łapie. No to jest... Przerabiamy, nie? No to jest... 47. Teoretycznie ile jest kombajn maksymalnie wyciąga? Ten kombajn średnio robi 40 do 42 ton na godzinę średnio, nie? No. Czyli, no można miejscami wyciągnąć na 50. Miejsca, gdzie robi 53 tony, 51 ton. No ale wiesz, tak jak tutaj ścieżka jest, no i robi mniej, nie? No tak, to wszystko wychodzi. No tak. Jeden dzień kosiłem bez zmiany mapy. Ale była różnica z naszej pewnie, nie? Tak. Spalanie i nie tylko. To po prostu cały czas
obciążenie motora było cały czas na wiesz, żółte, czerwone. Zostawało super. Dokładnie, obroty mocno falowały. Mhm. Po zmianie mapy wszystko się uspokoiło. No i najważniejsze to jest, ale i też mapa dużo nie kosztuje, a jedyny potrafi zaoszczędzić, nie? Przy nawet samym paliwie, ile można zaoszczędzić w takim sezonie jednym. Dokładnie. Dobra, kończymy, bo mi się zaraz serio kamera, bateria skończy, bo już tam z chłopakami jak jeździłem, miała mi się kończyć i tu jeszcze idę na resztkach, bo powrót do domu trzeba USB-C jest, wiesz? Trzeba jeszcze powrót do domu nagrać, nie wiem czy wrócimy dzisiaj czy nie, zależy. Grzechu trąbi. Ale ryczy fajnie. Zagotujesz się! Weź, bo jeszcze schudniesz bardziej! Chodzi jak 60, nie? No, powiem ci, że jakby rurę ze znaku drogowego zrobił do 60, to tak chodzi. No, łopie, miałem ciapku kiedyś, jak mi się urwał wydech. Wjebałem rurę od znaku drogowego i chodziło. Przecież on by freno zawał. No mówię, jak tylko trzeba przelot zrobić 60. Mówi, rurę od znaku drogowego wpierdzielić i by nie chodziła. No, dokładnie. No. No sakra, robi robotę. Kończymy przygodę dzisiaj. O, u Maniury. No już, namazałeś. To kończymy, nie? O, jeszcze wianek na koniec roboty. Weź Polsce został. Na RC namaluj serduszko. Nie. Podpisać ci się. Dać ci autograf. Na kabinie, no. Dobra, kończymy. Żegnamy się. Pojeździliśmy. Ty jak Kazik, kurde, obiektyw upierdzielony teraz. A jak? A nie gadaj, bo dobrze nagrywa. No, dobra. Cały dzień u Maniery na polu. Fajna akcja. Odcinek będzie, nie wiem ile trwał, ale 20 minut na bidę. Najdłuższy na kanale. No a jak, nie no, najdłuższy miał chyba ze 30 albo 40. Dobra, to żegnamy się, także jak się podobało, to wiadomo, łapeczka. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał Joker Park. Tak, ironikowo.pl. Nie, tego to nie subskrybujcie, nie. Bo to parta cię. On jest za dużo ma. On jest za dużo ma, dajcie trochę nam. Zaraz powiedzą. Tylko dla mnie, nie? Dajcie dla Maniury, ma on tylko 60. Maniura ma kanał, tylko filmy dodaje. Ma 60 subskrypcji, także... 60 masz subskrypcji, nie? Wbijajcie do Maniury. Bo ostatni film doszło. No, to wbijcie do Maniury 1000 subskrypcji, będzie happy. Będzie happy, to może coś stawi. Może coś stawi, właśnie. No dobra, kończymy, także trzymajcie się. Ej! Na razie, siemanko.